to jest takie zjawisko, które występuje, kiedy ktoś się komuś nie podoba i wyraża swoją opinię w jakiś negatywny sposób. Nienawidzenie, bo wszyscy nienawidzą. No, to jest coś takiego, że kogoś się nienawidzi albo nie toleruje i po prostu się go hejtuje. Nie mam pojęcia. No, na przykład jazda dziwnym samochodem starym albo dopasowanie się inaczej, negowanie wszystkiego. Ja przypuszczam, że jakąś nienawiścią, tak jak sama nazwa wskazuje. Jest to jakaś forma zachowania w stosunku do pewnych osób, pewnych narodowości, kultur. Jest negatywnym komentowaniem każdego wydarzenia bez względu na to, jaką mamy opinię, taki styl bycia, powiedzmy. Ciężko określić. Wydaje mi się, że definicja jest cały czas redefiniowana na nowo, no, ale to jest takie mowa nienawiści, może tak w skrócie, tak? Właśnie mowa nienawiści, to najlepiej chyba określa. Sądzę, że zawsze dobrą obroną jest śmiech. Po prostu nie przejmować się tymi hejtami czy komentarzami złośliwymi. Oczywiście ja sama nie mogłam się zawsze opanować, jeżeli na przykład ktoś napisał do mnie komentarz czy jakąś wiadomość dotyczącą na przykład osób, z którymi się zadaję, bo czasami też tak było. I nie chciałam słuchać czyjejś wypowiedzi na temat właśnie moich przyjaciół czy osób mi bliskich, a jeżeli dotyczyło to bezpośrednio mnie i tak jak już wcześniej mówiłam, był to po prostu prosty hejt, że coś jest beznadziejne, to najlepiej się tym po prostu nie przejmować, bo ludzie tacy zawsze się znajdą i szczególnie teraz, kiedy jest to popularne, to hejtowanie i komentowanie w sposób właśnie anonimowy. Zdaje mi się, że przynajmniej w połowie tych przypadków wiedziałam mniej więcej, kto to może być, albo mniej więcej z której grupy moich znajomych. Właściwie to trochę bolało mnie to, że nie potrafią mi tego po prostu powiedzieć, albo że nie mogą sobie odpuścić, ale z drugiej strony to było mi też trochę szkoda ich jako moich znajomych po prostu, że też nie mają na tyle odwagi, żeby to zrobić, czy też muszą po prostu jakoś odreagować w ten sposób, że piszą mi takie rzeczy w internecie zamiast po prostu zająć się swoim życiem. Ale myślisz, że te hejty to rzeczywiście jest to, że komuś się nie podoba to, co ty robisz? Czy właśnie wręcz przeciwnie, podoba się mu i zazdrości ci, że nie może robić czegoś takiego, bo załóżmy nie ma talentu? Nie mam pojęcia. Właściwie może nie tyle, że nie ma talentu, tylko może po prostu nie ma odwagi sam czegoś takiego zrobić, bo wie, że będzie musiał się mierzyć z tymi hejtami. Może też na przykład mieć problem z tym, że sam jest ofiarą takiego sposobu wyrażenia swojego zdania poprzez hejtowanie właśnie i może dlatego sam też zaczął to robić. Nie mam pojęcia, czy to jest związane z problemami własnymi, czy też może po prostu z tym, że komuś od niechcenia chciało się po prostu powiedzieć, co sobie myśli o mnie i na temat tego, co robię. I chciałam zaapelować jeszcze do osób, które robią coś na własną rękę w internecie, by nie przejmowały się komentarzami, które po prostu mają na celu wywołać jakąś reakcję, czy też urazić kogoś, uczucia, ponieważ każdy, kto je dodaje, może być anonimowy, może nie być anonimowy, może nas to ranić lub też nie, ale tak naprawdę nie może to przeszkodzić w realizowaniu naszych marzeń czy naszych planów. Nawet jeżeli zaczynamy po prostu od robienia filmów czy zdjęć do internetu, ponieważ wszystko, co my robimy, powinno sprawiać nam przyjemność. Jeżeli tak nie jest, to wtedy należy to skończyć, a nie dopiero, kiedy ktoś komentuje w złośliwy sposób naszą pracę. Trzeba by zacząć od początku, w zasadzie, jak mówił Sigmund Freud, bardzo kontrowersyjny w tym momencie już w człowiek, jednakowoże ojciec psychoanalizy, on mówił, że w nas są dwie energie, energia miłości i energia śmierci. I w zależności od tego, w którą stronę my pokierujemy się, w którą stronę się kierujemy, to albo odzwierciedlamy tę energię miłości, albo odzwierciedlamy energię śmierci. Energia tworzenia, znaczy tworzenie, sam proces tworzenia jest zwykle energią miłości, czyli my robimy coś dla kogoś, chcemy mu coś dodać, ofiarować. Natomiast osoby, które nie są w stanie niczego tworzyć,
zwykle kierują się w stronę tej energii śmierci, tego niszczenia, więc tutaj właśnie się pojawia hating, nienawiść, prawda, do osoby, do jego tworzywa. Pierwszy raz, kiedy spotkałem się z tym zjawiskiem, to zauważyłem to na płaszczyźnie politycznej generalnie, czyli osób dorosłych, odpowiedzialnych, tak, powiedzmy, i towarzyszących im ludziom, którzy ich wybierali. Zresztą nie tak dawno, do tej pory w zasadzie mamy rozbicie w naszym kraju chociażby, prawda, na te dwie struktury jakby cały czas nienawiść jest podsycana. Nienawiść generalnie powoduje łączenie się ludzi przeciwko wspólnemu wrogowi. I jakby ta metoda jest wykorzystywana w polityce. Natomiast rzeczywiście jakby wiele jest takich obszarów, gdzie ona się przejawia. Szczególnie jak na przykład widzimy sytuację, kiedy prawda, młodzi ludzie coś robią w okolicach ławki, a z balkonu wykrzykuje jakaś pani, prawda, że zostaw tą ławkę, zaraz ją zniszczysz. W zasadzie ani tej ławki nie niszczą, ani, tylko po prostu od czystej takiej możliwości pani ich hejtuje, tak? W zasadzie mnie się wydaje, że generalnie nie ma co podejmować rozmowy z osobą, która hejtuje, gdyż ona poprzez dokonywanie wpisów zwykle sięga już najbardziej ostatecznego, powiedzmy, argumentu, czyli w zasadzie jakby wyraża swoją frustrację, niechęć, nienawiść i w gruncie rzeczy nie ma z nim możliwości prowadzenia dyskusji, gdyż ten człowiek nie chce argumentów, on niczego nie prezentuje, nie przedstawia, on po prostu nienawidzi założenia. Nie wiem, czy jest to możliwe, aby znaleźć jakąś nić porozumienia. Myślę, że ignorancja tu jest akurat chyba najbardziej lecząca dla hejterów. Jeżeli my nie reagujemy, bo mam wrażenie, że oni też mają oczekiwanie takie, że autor czy ktokolwiek, prawda, coś, co przedstawia w internecie, zamieszcza, będzie tego bronił. Może mają takie oczekiwania, jak mi się wydaje. Więc jeżeli my ich ignorujemy, to myślę, że to ich bardziej boli, niż kiedy reagujemy na to, co mówią. Ale oczywiście chcą zaistnieć i chcą właśnie, żeby osoby wchodziły z nimi w polemikę. One się wtedy poczują ważniejsze niż tylko anonimowy internauta. To jest, prawda, jedna rzecz. Druga rzecz to odreagowanie tej frustracji, czyli tego, że ja nie mogę, komuś się udaje, prawda, i zakładamy od razu wtedy, przynajmniej hejterzy zakładają jakieś nieczyste układy, jakieś, nie wiem, zależności, na które w zasadzie nie mogą się temu hejterowi, prawda, zadziać. On nie miał tyle szczęścia, a ten drugi miał szczęście, miał układy, prawda, i coś osiągnął, a nie. Czy my rzeczywiście chcemy walczyć z hejtami? Dlaczego portale społecznościowe wprowadzają możliwość zadawania anonimowych pytań, komentarzy, a nawet anonimowego czatu? Czy oni nie nakręcają tego całego mechanizmu? A jeśli tak, to jaką mają korzyść z tego? No, to jest bardzo interesujące. Ja myślę, że korzyść to jest taka, że generalnie więcej osób jest zainteresowanych w ogóle danym portalem. To jest jakby chyba pierwsza korzyść dla człowieka, który jest właścicielem danego portalu, tak? Czyli jak ilość osób, które wchodzi. Dlatego nie ma dla nich znaczenia, czy ktoś hejtuje, czy chwali. Zresztą mam wrażenie, tylko pieniądze akurat tutaj się liczą, więc jakby ilość wejść. Nie sądzę, żeby zależało komukolwiek na zwalczaniu hejterów z tego też powodu, że dzięki nim osoby, które nie były popularne, stają się bardziej popularne. To jest też bardzo ciekawe zjawisko, że jeżeli jesteśmy kontrowersyjni, to zawsze zaczynamy ściągać zarówno tych, którzy nas lubią, jak i tych, którzy nas nie lubią. I w zasadzie między tymi osobami, jeżeli dochodzi do relacji, jeżeli pojawiają się emocje, wówczas rośnie nasza popularność zwyczajnie w ten sposób. Ja myślę też, że w tej chwili powstaje pewnego rodzaju podkultura, tak nazwijmy to, hejterów, czyli w internecie te osoby są bardzo rozpoznawalne, powiedzmy, w sensie swojego zachowania szybko możemy ich określić, klasyfikować. A druga sprawa, ja myślę, że też potrzeba w człowieku jest, prawda, też taka, właśnie tej zawiści, jego wyrażenia. I nie ma takiej opcji, żeby, prawda, wszyscy ludzie byli na tyle zdrowi, żeby potrafili kochać, żeby potrafili być szczęśliwi, żeby czerpać szczęście z szczęścia drugiego człowieka. Są też osoby, jak wiemy, które będą po prostu raczej czerpać szczęście z cudzego nieszczęścia. I to jest niestety smutne. Zdarzyło się wam kiedyś hejtować kogoś anonimowo w internecie? Cały czas to robię.